proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I pan Czystak, LZ, co to znaczy? Szanowny panie redaktorze, kiedy wściekłe babstwo zorientuje się, że jest rozgrywane przez prezesa PiS i dlaczego on tak podgrzewa pod kotłem? No nie wiem, kiedy się zorientuje, może nigdy, dlatego że myślę, że te panie uczestniczące w tym proteście w ogóle nie przychodzi im do głowy, że realizują scenariusz napisany przez kogoś innego, przez Niemców, przez Żydów, no i przez naczelnika państwa też, tylko myślą naiwnie, że robią mu na złość. I myślę, że to tak sobie to naczelnik państwa wykalkulował i dlatego, a pod kotłem podgrzewa, nie tyle podgrzewa, bo to nawet nie musi podgrzewać, tylko właściwie zachowuje się dotychczas, przynajmniej zachowywał się biernie. Myślę, że liczy na to, że rozzuchwalona bezkarnością łobuzeria zrobi wreszcie coś tak okropnego, że no nawet ta część opinii publicznej, która tam z sympatią się do tego protestu odnosiła, to trochę się zreflektuje. Także na to liczę. No a teraz naczelnik państwa, kiedy się pojawiły te wiadomości o utworzeniu Straży Narodowej, to naczelnik państwa dopiero wtedy się odezwał, wzywając wszystkich do obrony kościołów i tak dalej. No liczy na to, że cały naród, a znaczy przynajmniej ta jego część, która z tym protestem nie sympatyzuje, skupi się wokół niego i w ten sposób znowu odzyska rząd dusz. Pan Grzegorz Gadrysiak. Szanowny panie Stanisławie, mam pytanie w związku z ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji. Wiadomo, że zachowane zostały zapisy dotyczące ochrony życia matki oraz gdy ciąża jest w wyniku czynu niezgodnego z prawem. Ja mam natomiast pytanie, a co jeżeli płód jest zdeformowany w stopniu znacznym, natomiast życiu matki nic nie zagraża? Rozumiem, że według najnowszego orzeczenia w takim przypadku poddanie się aborcji będzie niemożliwe. Jak pan się odnosi do tego orzeczenia? Czy według pana należy wymuszać na kobietach, żeby rodziły dzieci, które umrą w kilka dni po narodzeniu, których życie będzie jednym wielkim cierpieniem? Sam osobiście mam co do tego mieszane uczucia. Oczywiście, że należy chronić życie z tym, że w tym przypadku możemy wyrządzić więcej zła niż dobra. Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrowia w tych chorych czasach. No, nie możemy zapominać, że oprócz konstytucji istnieją inne akty prawne, które rozmaicie regulują takie sprawy. W sposób ogólny, co prawda, ale z tych ogólnych regulacji wynikają potem konkretne wskazania. To, o czym pan wspomniał, na przykład, że kiedy ciąża zagraża życiu matki, to się nazywa stanem wyższej konieczności. To się nazywa stanem wyższej konieczności i stan wyższej konieczności polega na tym, że dla ratowania jednego dobra poświęcamy inne dobro, a jedyny taki warunek jest, żeby nie było jakiejś rażącej dysproporcji między dobrem poświęcanym a dobrem ratowanym. A w tym przypadku jest i tu i po jednej i po drugiej stronie jest życie, więc takiej dysproporcji nie ma. Dlatego działanie w stanie wyższej konieczności nie jest żadnym przestępstwem i w ogóle nie wiąże się z winą. I druga sprawa, która dotyczy tego drugiego problemu przez pana poruszonego. Otóż nie ma obowiązku i tutaj stanowisko Kościoła też jest takie same, to jeszcze Jan Paweł II na to zwrócił uwagę, że nie ma obowiązku prowadzenia uporczywej terapii. Nie ma obowiązku. A kiedy mamy do czynienia z uporczywą terapią? Wtedy, kiedy organizm nie jest zdolny do samodzielnego życia w przypadku odłączenia go od aparatury podtrzymującej życie. Podtrzymywanie życia przez taką aparaturę,
której nie można odłączyć, nazywa się właśnie uporczywą terapią. No i to ma zastosowanie do tego przypadku, który pan opisuje. Także myślę, że gdyby się wszyscy zastanowili trochę, a nie reagowali emocjonalnie, zresztą nie znając prawdopodobnie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to by tak gwałtownie nie protestowali. Pan Mateusz Augustyn, czy Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją, wpisał się w tendencję do aktywizmu sędziowskiego najwyższych organów sądowniczych w różnych krajach? No nie, Trybunał Konstytucyjny został zapytany o to, czy aborcja eugeniczna jest zgodna z konstytucją, czy nie. No i zgodnie z prawdą odpowiedział, że nie jest zgodna. No nic na to poradzić nie można. Tu oczywiście nawet pan profesor Czol, który tam jest krytykiem, to kwestionuje to orzeczenie nie dlatego, że jest merytorycznie niepoprawne, tylko dlatego, że jego zdaniem Trybunał nie ma, że tak powiem, umocowania, że Trybunał, utworzeniu Trybunału towarzyszyła wada prawna. No to można nad tym dyskutować, ale to nie jest, że tak powiem, zastrzeżenie merytoryczne. Pan Konrad Makselan. Szanowny panie Stanisławie, naczelniku państwa. No nie naczelnik państwa, to jest tylko jeden. Proszę o odpowiedzi na wyjątkowe aż 4 konkretne pytania. Gdzie podział się pana stary znajomy redaktor Blumstein ze swoim legendarnym transparentem? Niech pana Bóg błogosławi za komentarz sprzed lat w tej sprawie. Genialny hit poezja. No dziękuję bardzo. Czy nadal uważa pan, że redaktor, że Blumstein zaczął może już mówić do rzeczy? No nie uważam, bo to pewne ludzie w tym wieku, jakim on jest, to już się nie zmieniają, więc on... Powiem tak, że pan redaktor Blumstein był tylko bardziej szczery, no na przykład od redaktora Michnika, bo redaktor Michnik to mówił nie to, co tam naprawdę myśli, tylko to, co trzeba było w danym momencie, na danym etapie powiedzieć, a redaktor Blumstein był szczery, no i to jest właśnie, czasami sprawia wrażenie, że mówi od rzeczy, ale on mówi to, co myśli, co na sercu, to na języku. Drugie pytanie. Skoro PiS jest ekspozyturą stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, to dlaczego Trump nie wyraża srogiej publicznej krytyki wobec hord barbarzyńców, które chcą to stronnictwo znieść ze szczętem? Żadnych słów wsparcia. Przecież jak PiS upadnie, to do władzy dojdą stronnictwa innych państw. Niekoniecznie. Proszę pana, no to niekoniecznie. Przecież jest pan Hołownia. Alternatywa już jest przygotowana. Nie docenia pan, że tak powiem, aktywności Departamentu Stanu. No naprawdę warto zwrócić uwagę, że pan Hołownia istnieje i to jest, no że tak powiem, jeszcze uśpioną, ale trzecią, a może nawet drugą siłą. Także nie ma... Tu w naszym fachu nie ma strachu i myślę, że jeszcze drugi powód, dla którego prezydent Trump tam w tej sprawie się nie wypowiada, no wybory się zbliżają, jeszcze mu tego brakowało, żeby się tutaj wypowiadał. Przecież ma swoich murzynów w Ameryce, jeszcze mu potrzebne tutaj wściekłe kobiety z Polski. Trzecie pytanie. Załóżmy, że jest pan osobistym doradcą Kaczyńskiego, który załóżmy ma na celu dobro Polski. Co by pan mu teraz doradził w chwili obecnego kryzysu i rozwydrzonych barbarzyńskich hord na ulicy? Tak by tym razem nie potknął się o własne nogi. No trudno by było coś mu radzić, dlatego że ja bym mu radził trochę wcześniej, żeby nie prowokował tego typu incydentów, tego typu protestów. Ale skoro już je sprowokował, to bym mu doradzał to, co właśnie on chce zrobić, że chce przy pomocy takiej demonstracyjnej bezkarności
doprowadzić do tego, że do eskalacji tych protestów, że wreszcie te wściekłe kobiety i tam ci, co tam je, że tak powiem, nakręcają, zrobią coś tak okropnego, że opinia publiczna się od nich odwróci. Nastąpi wahnięcie w drugą stronę. Jeszcze trzeba poczekać na to i tu naczelnik państwa, no nic innego bym mu nie mógł doradzić w tej sytuacji, bo w tej sytuacji stosowanie rozwiązań siłowych byłoby jeszcze przedwczesne. Na to przyjdzie czas właśnie w momencie, kiedy ci protestujący czy organizatorzy tych protestów zrobią coś okropnego. I myślę, że tak bym właśnie mu doradzał. Gdzie w tym wszystkim, co się dzieje, podziały się stare kiejkuty? Czy zafundowały sobie wakacje na Karaibach po ciężkiej pracy na rzecz ojczyzny? No nie, stare kiejkuty nigdy nie mają wakacji, tak jak Pinkertonowie. Pinkertonowie, ta firma taka detektywistyczna w Ameryce, miała taki slogan reklamowy: my nigdy nie śpimy. My nigdy nie śpimy. To stare kiejkuty nie mają żadnych wakacji. No co pan myśli, że ten protest to się sam zrobił, że tutaj stare kiejkuty temu nie, w tym się nie zaangażowały? Skąd by się brały plakaty? Skąd by się brała koordynacja w skali całego państwa? Ja organizowałem rozmaite polityczne takie przedsięwzięcia i wiem, jak się trzeba napracować, żeby wszystko wyglądało, że to jest spontan i odlot. A tu wszystko tak wygląda. Więc myślę, że bez starych kiejkutów, to tylko pytanie bym postawił, co Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego robi, kiedy gołym okiem widać inspirację Antify. Nawet w tym, że organizatorzy protestu przyjęli jako swoje logo znak Hitlerjugend, emblemat Hitlerjugend. Właśnie taki pojedynczy rund w kształcie błyskawicy, bo SS-mani mieli podwójne, a Hitlerjugend miało pojedynczy. Także nawet w tym to widać. I co robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że jakoś no, nie przespała to wszystko? W ogóle Antifa hula po Polsce jak chce, a ABW kijem gruchy obija, więc rzeczywiście trzeba by z tego wyciągnąć jakieś konsekwencje. Pan Dawid Wojciechowski. Szanowny panie redaktorze, czy obecność Konfederacji w Sejmie to pana zdaniem wypadek przy pracy starych kiejkutów, czy też z jakiegoś powodu ją tolerują? Jeśli tak, to z jakiego? Jeśli jednak nie, to jak będą próbować Konfederację rozbić i dlaczego jeszcze im się nie udało? No, stare kiejkuty nie są wszechmogące, to trzeba, bo one tam różne rzeczy próbują robić. Jedne im się udają, inne im się nie udają. Konfederacja w Sejmie jest dopiero od niedawna, w związku z tym no, prowadzone są takie próby jej rozbijania czy ograniczania. No, na przykład Państwowa Komisja Wyborcza pod naprawdę błahym pretekstem odrzuciła sprawozdanie finansowe, to znaczy uniemożliwiła Konfederacji skorzystanie z funduszy publicznych do prowadzenia politycznej działalności. No ale to myślę, że to nie jest jedyne takie przedsięwzięcie, za tym pójdą inne, także proszę starych kiejkotów tu nie lekceważyć, zwłaszcza tych, którzy podlegają panu Mariuszowi Kamińskiemu, koordynatorowi służb specjalnych. Pan Sebastian Strędzyński. Czy jest pan zwolennikiem kreacjonizmu czy teorii ewolucji? Widzę podział w kościele rzymskokatolickim, gdzie nadal mamy kreacjonistyczne ostoje, na przykład Solwowski. Powiem tak, że ja nie widzę sprzeczności zasadniczej między kreacjonizmem a teorią ewolucji. Dlatego, że no, stawianie takiej, że albo, to jest dyktowanie Panu Bogu, jak ma, że tak powiem, utrzymywać świat w istnieniu. Przecież niewątpliwie nastąpiła kreacja. No, teoria wielkiego wybuchu o tym świadczy, te rozmaite etapy, tylko że Pan Bóg nie,
nie postępuje w kategoriach czasowych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Więc tutaj się rok, przypomnę, że rok galaktyczny ma 250 milionów lat, a Układ Słoneczny liczy zaledwie chyba 20 lat galaktycznych. W związku z tym to zupełnie inne kategorie tutaj są. I jeżeli proces kreacji został zapoczątkowany i nadane mu zostały reguły, według których ta kreacja ma następować, to z teorią ewolucji może być to całkowicie do pogodzenia. Tak jak Tadeusz Zieliński twierdził, że dla umysłu filozoficznie wykształconego różnica między monoteizmem i politeizmem nie jest różnicą nie do przezwyciężenia. Pan Tadeusz Wolc. Szanowny panie Stanisławie, proszę bardzo o odpowiedzi na przynajmniej niektóre z poniższych pytań, za co z góry dziękuję i pozdrawiam. Czy katolik może być żołnierzem? Czy nie stoi to w sprzeczności z przykazaniem nie zabijaj? Rozumiem, że w przypadku obrony własnej ojczyzny to nie ma problemu. Ale co, gdy na przykład taki żołnierz katolik byłby wysłany na przykład do Iraku czy Syrii? Czy w sytuacji, gdy ma na przykład taki snajper katolik rozkaz strzelić do dziecka, żołnierz nie ma czasu rozmyślać, czy dzieciak ten niesie ukrytą bombę w plecaku, czy jest całkowicie niewinny? No, jest tutaj pewna, znaczy zacznę może od tego, twórca chrześcijaństwa, można powiedzieć, bo tam Pan Jezus to był, no, ale nigdy nic nie napisał, ani słowa. Dopiero te spisane takie reguły chrześcijaństwa to sporządził święty Paweł. No i tam jest w takich dziejach apostolskich fragment, jak to między innymi rozmaite grupy zawodowe przychodziły do świętego Pawła, żeby się radzić, znaczy no, chrześcijanie, jak mają postępować. Między innymi żołnierze tam przychodzili, rzymscy. No i on nie mówił, żeby porzucili rzemiosło żołnierskie. Wcale nie, do tego ich nie zachęcał. Tylko mówił im, żeby poprzestawali na żołdzie, żeby nie dopuszczali się okrucieństw i rabunków i gwałtów. No to i na tym stanowisku stoją wszystkie kodeksy wojskowe, między innymi część wojskowa Polskiego Kodeksu Karnego. Są przestępstwa wojenne, na przykład mordowanie dzieci jest przestępstwem wojennym. No i tutaj są tak dwie teorie, teoria ślepych bagnetów i teoria bagnetów myślących. Według teorii bagnetów myślących to żołnierz może się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem rozkaz, jaki otrzymał, nie jest zbrodnią wojenną, a teoria ślepych bagnetów to, że nie powinien się nad tym zastanawiać, natomiast odpowiedzialność ponosi ten, który mu taki rozkaz wydał. Więc no i wreszcie w Syrii czy w Iraku. To jest zależne od oceny polityki rządu. Czy rząd prowadzi politykę awanturniczą i prowadzi politykę, że tak powiem, bandycką, czy też pamięta, że najlepszą metodą obrony jest atak. Pan mówił o obronie ojczyzny własnej, no to, że tutaj nie ma wątpliwości. Najlepiej ojczyzny bronić daleko od niej, bo wtedy zniszczenia są gdzie indziej, a nie w ojczyźnie i to też jest element obrony. Więc to wszystko zależy od oceny właśnie słuszności takiej polityki, bo polityka międzynarodowa też może być oceniana w kategoriach etycznych. Drugie, Rafał Ziemkiewicz w swojej książce Cham niezbuntowany twierdzi, iż Polakom cholernie dziś brak poczucia godności. I coś w tym chyba jest, bo ciągle się słyszy wojna przegrana, powstanie upadło, reformy nieudane, złotówka słaba itp. Jakie książki by pan polecił, aby zmieniać ten stan rzeczy? To nie książki, po prostu wie pan, trzeba wybierać z historii. Nie można się poddawać i pogłębiać sobie kompleksów tylko rozpamiętywaniem takich nieudanych momentów naszej historii, których całkiem sporo jest. Jeżeli już je rozpamiętujemy, to warto je rozpamiętywać w taki sposób,
jakie czynniki doprowadziły do tego, że te momenty historyczne okazały się tragiczne. Ale koncentrować się na to, no na przykład mamy, zmarnowana została ta okazja całkiem. Minęła właśnie setna rocznica polskiego zwycięstwa w wojnie bolszewickiej. To było samodzielne polskie zwycięstwo, bardzo ważne, które w skali Europy i nawet świata, można powiedzieć, bez żadnej przesady, miało znaczenie. No i co? I tam właściwie nic, rząd polski tego nie wykorzystał, tej okazji, a to była wojna zwycięska. A to była wojna zwycięska. Pierwsze polskie zwycięstwo, nawet nie pierwsze, bo Wiktoria Wiedeńska to jednak Jan Sobieski dowodził koalicją, a tutaj żadnej koalicji nie było, tylko to było samodzielne zwycięstwo polskie. Bo od jeszcze czasów, że tak powiem, właśnie Jana Sobieskiego, ale w bitwie pod Chocimiem, nawet nie pod Wiedniem, bo bitwa pod Chocimiem to była samodzielna. Trzecie pytanie. W rozważaniach na temat kary śmierci argumentował pan, że jest ona zgodną z nauką katolicką, ponieważ pan Jezus nie zaprzeczył słowom Łotra wiszącego na krzyżu i słuszną odbiera karę. Chciałbym zwrócić tu na dwa fakty uwagę. Pierwszy, że Jezus wprawdzie nie zaprzeczył, ale i nie potwierdził słuszności tego stwierdzenia. No to od razu się do tego odniosę. Jak, co na tą deklarację, że my słuszną karę, my sprawiedliwą karę cierpimy, deklarację tego Łotra, Pan Jezus odpowiedział, kiedy ten się zwrócił, żeby Pan Jezus o nim nie zapominał. To co Pan Jezus zrobił? Natychmiast go kanonizował. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Przecież nie za to, że poświadczył ten Łotr nieprawdę, tylko za to, że był przywiązany do cnoty chrześcijańskiej, jaką jest sprawiedliwość, w stopniu heroicznym, w warunkach własnej egzekucji. Nie każdy by się na to zdobył. Nie każdy by się na to zdobył i to zostało przez Pana Jezusa nawet w tak dramatycznych okolicznościach zauważone i docenione. Drugi jest taki, zastrzeżenie, że Jezus twierdził, że mowa powinna być jasna. Nie znaczy nie, tak znaczy tak. Zatem jeśli by Jezus chciał dopuszczać karę śmierci, to nie dawałby piątego przykazania, albo przynajmniej by potwierdził słowa Łotra na krzyżu. Jak się pan zapatruje na taką argumentację? No jeśli chodzi o Łotra, no to już powiedziałem. Piąte przykazanie to nie jest przykazaniem nadanym przez Pana Jezusa, tylko to jest jeszcze dekalog z prawa mojżeszowego. I jeżeli dobrze pamiętam, to ono jest sformułowane w innej trochę postaci, bo tutaj tłumaczenie jest inne, że nie zabijaj, natomiast ono jest w postaci nie morduj. Nie morduj. To jest jednak różnica jakościowa. No i wreszcie trzeci argument, że przez ostatnie 2000, ponad 2000 lat Kościół nie widział sprzeczności między doktryną katolicką a karą śmierci. I dopiero papież Franciszek taką sprzeczność dostrzegł. Proszę Państwa, no, katolicy wierzą, że Kościół funkcjonuje w takiej nieprzerwanej asystencji Ducha Świętego. Dlatego z tego wypływa dogmat o nieomylności papieża. Więc jeżeli Kościół się przez ostatnie 2000 lat w tak ważnej kwestii mylił, to jeżeli papież teraz podważa dotychczasowy stosunek Kościoła, to skąd mamy u diabła pewność, że teraz się nie myli? Papież Franciszek podcina gałąź, na której sam siedzi. Bardzo nad tym ubolewam, no ale to nic na to nie poradzę, nie mam na to żadnego wpływu. Pan Paweł Golianek. Szanowny panie Stanisławie, co sądzi pan o postawie i dokonaniach generała Charlesa de Gaulle'a? Czy jest pan w stanie wskazać na światowej scenie politycznej równie wielkiego, dostojnego i oddanego męża stanu? Serdecznie pozdrawiam, dużo zdrowia życzę. No, rzeczywiście, generał de Gaulle był Francuzem. Był Francuzem i to takim Francuzem, który można powiedzieć, że czuł każdym dwukienkiem własnego ciała wielkość Francji. I robił wszystko, żeby tej wielkości nie uronić, nawet od okruszyny.
tej wielkości Francji. Nie zawsze mu się to udawało, ale na ogół mu się udawało i jego, zwłaszcza jak był w Londynie w czasie wojny, no był na łasce rządu brytyjskiego przecież, ale wcale nie kucał przed Churchillem tak, jak to robił generał Sikorski. Tylko się mu stawiał i Churchill kiedyś mu tak radził dobrotliwie, mówi, niech pan patrzy na mnie, ja się uginam i prostuję, uginam się i prostuję. A de Gaulle mu odpowiedział, ja tak nie mogę jak pan, jak ja bym się raz ugiął, to już bym się nie wyprostował. No, de Gaulle był wielkim mężem stanu, co tu dużo gadać. Był Francuzem, tak jak powiedziałem, a Francja to jest kraj dumny, żeby nie powiedzieć pyszny. Kolejne pytanie stawia pan Marcin Chłopek. O, bardzo ciekawe. Szanowny panie redaktorze, czy jest pan turystą? Jeśli tak, to proszę o podanie miejsc w Polsce i na świecie, które pana zachwyciły i które poleciłby pan odwiedzić. Serdecznie pozdrawiam. No mogę powiedzieć tak, że teraz to już nie ma jakichś warunków do uprawiania turystyki, ale kiedy byłem trochę młodszy i były warunki do uprawiania turystyki, to bardzo chętnie, bo ja bardzo lubię podróże. Nawet jeśli są męczące, to mnie tak specjalnie nie męczą. No lubię po prostu podróże. I jeśli chodzi o Polskę, no to wskazałbym kilka miejsc, które mi się bardzo podobają. No i nawet zachwyciły nie tylko mnie. Pierwszym takim miejscem jest Kazimierz nad Wisłą. Ja jestem zachwycony od dzieciństwa, kiedy pierwszy raz tam przyjechałem do Kazimierza nad Wisłą i ten zachwyt mi nie minął do tej pory, ale nie tylko ja. Kiedyś przyjechali do nas tacy nasi przyjaciele Francuzi, którzy mieszkają w Prowansji. No Prowansja to bardzo piękne też miejsce jest. I pojechaliśmy do Kazimierza, bo chciałem im pokazać Kazimierz. Była piękna pogoda czerwcowa, taka słoneczna. Weszliśmy na Górę Trzech Krzyży, no i widziałem, że ich zamurowało z zachwytu, a przecież widzieli mnóstwo pięknych rzeczy, ale no Kazimierz zrobił na nich wrażenie. Drugim takim miejscem, które chciałbym wymienić w Polsce, to jest Toruń. Jeśli chodzi o miasto, to jest Toruń. Zwłaszcza z drugiej strony Wisły, panorama Torunia też jest piękna, a samo miasto. No, panie Krzysiu, no co ja poradzę? No to nie wiem. Drugim takim miejscem, które chciałbym polecić, to jest Toruń. Zwłaszcza z drugiej strony Wisły. Toruń pięknie się prezentuje, no stare miasto. Warto to obejrzeć i warto przy okazji spróbować pierników toruńskich. Trzecim takim miejscem, które bym w Polsce polecił, no to jest Zamość. Jest to miasto o tyle ciekawe, że ono było zbudowane jednocześnie od podstaw jako twierdza. Jan Zamoyski zatrudnił tam, poprosił takiego włoskiego architekta Bernarda Morando, który to te twierdze i to miasto zbudował. No i tu jeszcze jedno miejsce, które właściwie powinno być na pierwszym miejscu, no ale to jest taka oczywistość, że nawet dopiero teraz mi to przyszło do głowy, że powinienem to wymienić. No oczywiście Kraków. Oczywiście Kraków, to jasne. Kraków zachwycający jest. No a z takich innych miejsc to klasztor na Świętym Krzyżu. Myślę, że też warto go zobaczyć z różnych zresztą względów, ale warto klasztor na Świętym Krzyżu zobaczyć. Jeśli chodzi o za granicą, bo pan też tam na świecie, no to mogę powiedzieć tak, bardzo mi się podobała Prowansja jako kraina geograficzna.
Bardzo mi się, jeśli chodzi o miasta, to bardzo mi się podobał Paryż. Rzeczywiście mieszkałem tam nawet, bardzo dobrze tam mi było i no, Paryż mi się podoba. Teraz trochę stracił z powodu tego, że nabiera takiego charakteru no, nie francuskiego. To jest, ale no, nadal jeszcze robi wrażenie. Jeśli chodzi o krainę geograficzną, tak jak mówiłem, Prowansja mi się podobała, Toskania mi się podobała, to w Europie. Irlandia, zwłaszcza niektóre części Irlandii. Podobno Szkocja jest bardzo ładna, ale ja byłem tylko w Edynburgu najdalej, więc to trudno mi tam wyrokować na temat Szkocji, ale ci, którzy byli, to mówią, że jest rzeczywiście ładna. Jeśli chodzi o kontynent amerykański, no to w południowej Ameryce byłem wprawdzie w Urugwaju, ale to Urugwaj jest bardzo ciekawym też krajem, bo to prawie że europejski kraj. Myślałem, że leży nad Zatoką, a to jest ujście La Platy, więc to tak wygląda. Myślałem, że leży nad Zatoką Morską, bo tam trudno dostrzec przeciwny brzeg, ale no, okazało się, że to ujście La Platy. Więc tam specjalnie, poza tą La Platą, to tam nie zrobiło na mnie nic specjalnego wrażenia, bo jak mówię, kraj prawie że europejski. Natomiast w północnej Ameryce, a to mnóstwo miejsc. No przede wszystkim Wielki Kanion. W ogóle Arizona, pustynia, piękne, to jak ktoś, komuś się podobają takie rzeczy, to powinien się wybrać z Phoenix do Las Vegas samochodem, będzie jechał przez pustynię i różne oblicza tej pustyni zobaczy. No i Wielki Kanion, jak pierwszy raz byłem nad Wielkim Kanionem, to zrozumiałem, co to znaczy czas geologiczny, co to znaczy to pojęcie, bo tam to się to widzi, ten czas geologiczny. No, San Francisco jest bardzo ładne i z takich miejsc w Ameryce Północnej, znaczy w Stanach Zjednoczonych, to pewne części stanu Colorado, te, które są górzyste, bo tam stan Colorado dzieli się na taką część preriową i część górzystą. I tam zresztą dużo górali podhalańskich naszych się osiedla w tej części górzystej, bo rzeczywiście trochę przypomina te. No a jeśli chodzi o Kanadę, to góry skaliste. No coś pięknego. Jak przejeżdżaliśmy z żoną z Calgary do Vancouver właśnie przez góry skaliste, to widoki zapierały nam dech. Za każdym zakrętem była niespodzianka. No i samo Vancouver jest bardzo ładne. Dlatego, że jest położone na takim wzgórzu, które dominuje nad Pacyfikiem, a potem jeszcze, to nie jest stolica Kolumbii Brytyjskiej, bo stolica Kolumbii Brytyjskiej jest trochę dalej, leży na wyspie, z Vancouver trzeba płynąć tam promem chyba 2 godziny, no i ta wyspa, ta Wiktoria leży na południowym krańcu wyspy, a ta północny kraniec sięga aż pod Alaskę. Alaska jest podobno bardzo piękna, ale ja tam nigdy nie byłem. Jakoś się nie udało. No, Nowy Jork robi wrażenie. Pierwszy raz, jak byłem w Nowym Jorku, to zrobił na mnie wrażenie przytłaczające. Także tak nieprzyjemnie się tam czułem początkowo, ale kiedy poszliśmy na piknik do Central Parku, to tak się z Nowym Jorkiem oswoiłem. No i teraz już mi się podoba, zwłaszcza niektóre dzielnice Nowego Jorku, bo Nowy Jork no, jest rozmaity, tam wszystko jest. Także Greenwich Village jest bardzo ładna, a no, Manhattan w ogóle też taki imponujący.
I to jest, jeśli chodzi o Amerykę Północną. No, bardzo ładnie się prezentują prerie, tylko ja nie byłem w Kanadzie w takim najbardziej preriowym stanie Saskatchewan, ale w prowincji Alberta też są piękne prerie i tam jest nawet takie miejsce, które się nazywa Buffalo Jump, gdzie Indianie spędzali na takie urwisko bawoły, bizony, a już tam na dole czekali oprawcy i tam je przygotowywali zapasy na zimę. Teraz jest tam coś w rodzaju muzeum i tam właśnie, będąc w tym muzeum, poznałem wodza czarnych stóp, który się nazywa Małe Nogi. No i tam nawet zdjęcie mam z tym wodzem, bo on nas bardzo życzliwie tam przyjął. Także jeśli chodzi o Australię, no to tam to jest kontynent ogromny, warto, jak ktoś chce, to warto pojechać. Mam nadzieję, że nie spotkają go te przygody, które mnie spotkały, więc tam góry błękitne są bardzo ładne. One się dlatego między innymi, znaczy nie między innymi, dlatego nazywają błękitne, że tam są lasy eukaliptusowe, a jest już tam tak ciepło bardzo i te eukaliptusy parują olejkami eterycznymi, które tworzą taką błękitną poświatę i dlatego to się nazywają góry błękitne. No a z takich miejsc, które warto w Australii zobaczyć. Ja nie byłem tam w głębi, nie widziałem tej skały takiej, która nie wiadomo skąd się tam znalazła. Natomiast warto zobaczyć taką atrakcję turystyczną na południu Australii, nad Oceanem Południowym, 12 apostołów. To są takie skały, które zostały w morzu, które się przesunęło w głąb lądu. No i to tam więcej jest tych skał niż 12, ale to się nazywa 12 apostołów. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie Nowa Zelandia. Byliśmy w Nowej Zelandii, niestety tylko na północnej wyspie, na południowej nie. Na północnej wyspie są góry, no piękne, są gejzery. W takiej miejscowości Rotorua, jak się tam wjeżdża do tej miejscowości Rotorua, to ten, no, jak to się nazywa, taki gaz czuć w powietrzu wyraźnie. No i tam są gejzery, błotny takie jezioro z wrzącym błotem, a na południowej wyspie są lodowce, ale to ja tych lodowców nie widziałem. No i warto też, jak kogoś by tam losy rzuciły, zajechać do Kambodży, żeby zobaczyć Angkor Wat. To rzeczywiście robi wrażenie, także, ale to mówię, to ja przykładowo tylko wymieniam, bo jest na świecie tyle pięknych miejsc, że życia jest za mało, żeby wszystko zobaczyć. No ale dopóki można, to trzeba korzystać. Także bardzo żałuję, że teraz jest taki moment, że to uprawianie turystyki, nawet już tak dla starszych osób jak ja, bo to ja już takich wyczynowej turystyki to już nie jestem w stanie. Przekonałem się o tym, jak teraz byliśmy z żoną w Australii i wypłynęliśmy na wielką rafę koralową. Ja się ubrałem w ten strój taki do pływania. No i nawet skoczyłem do wody, ale dosyć szybko się zorientowałem, że pacyficzna fala to już nie dla mnie, także już wolałem nie ryzykować żadnych jakichś sensacji sercowych. No i wyszedłem na ten katamaran i tylko się przyglądałem, jak inni pływają. Więc warto naprawdę, jak ktoś ma możliwości, czas i pieniądze, to nie są takie duże pieniądze koniecznie, ale no warto się światu trochę przyjrzeć, zanim się z tego świata zejdzie. Także zachęcam Państwa również do podróży, do turystyki, bo to rzeczywiście człowiek tym pięknem się napawa i coś z tego piękna zawsze w nim zostaje. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym cykielu.